Witam Was w kolejnym odcinku z gry Mirror's Edge i kontynuujemy oczywiście naszą przygodę. W tej oto grze czekajcie, tylko sobie przyciszę. Teraz mam tak. Przyciszenie mam jakby w nauszniku. Hehe. Wow! Man. Właściwie girl. Wow, girl. Rozhuśtamy się. Okej. Znowu. Siema. Kurde, denerwują mnie te skoki po prostu, denerwują mnie. No, teraz się udało. Nie wiem, o co chodzi. Wiem, że biegiem przecież. Aha, tu nie można przejść. Aha, fajnie. Widzicie, co ja bo tak biegnę? O, dostałem. Znowu dostałem. Jeszcze jeden strzał i pewnie zginę. Tak obstawiam. Pewnie tak trzeba biegać. A ja jak debil biegam po prostu, wiecie, jak tam sobie życzę. Siema, jesteśmy. Jesteśmy w domu. Okej, jak to się szło? Już nawet, widzicie, nawet nie pamiętam aż tak dobrze. Nie, już na pewno na dół, to na stówę. Właśnie, teraz się zsuwamy. Chyba tam trzeba przeskoczyć. Wow! Tak. Nie. A może i tak? Jednak tak. Ale pytanie jest, jakie dalej mam pójść? A, tędy. Mijam kulę. Like a boss. Gdzie teraz mi się udaje? Nie wiem, o co chodzi. Psz. Leć. O, teraz mi się nie udało. Nie wiem, o co chodzi. Zupełnie z tym trulaniem się nie mam wyczucia, albo to jest tak zdupione. Obstawiam to drugie, szczerze mówiąc. Leć. Dobrze. W górę czy w dół? W dół. Na pewno w dół. Muszę zejść na sam dół. Okej, gdzie mamy się dostać? W sumie nie ma znaczenia, jak pójdziemy, bo i tak tędy... Przecież w sumie tam jest chyba bliżej. Więc lecimy. A, bo tu jest ten przycisk. No i wszystko jasne. Yeah, to było idealne. To też, ale tu mi wychodzą czasami te skoki. Czasami. Czas odblokowywania 15 sekund. To chyba to jest. Co ona robi? Uch!
widzicie, wielkie, wielkie pomieszczenia. Wiecie, co się będzie dziać już pewnie. Ja jak pierwszy raz to przychodziłem, już wiedziałem, co się będzie dziać. Po co ja tak się patrzę, że tu jest tylko jedna ścieżka tak naprawdę? Nie ma sensu opóźniać sobie. Siema, snajperzy. Hup, 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 hup. It's going in. Patrzcie, coś nam tu... Szczura zabili. Jak się podnosiło broń, nie pamiętam już. O Boże. O shit. Ale zlamiłem. Dobrze tu są, dobrze sobie poustawiane. Trzeba włączyć sobie szybko, kopa mu dać. Włączyć szybko spowolnienie. No, dawaj, dawaj. O, będzie chciał mnie... Co jest? Czekajcie chwilę. Coś mi tu nie pasuje. Sterowanie. Obracanie. Działanie. A, interakcja. E. A czas reakcji? Przybliżenie. A, mysz 2. A, jak było... chyba... Czekajcie. Kurna, nie... Nie pamiętam, jak się, wiecie, rozbrajało, nie? Chyba E. Chyba F. Za chwilę on będzie atakował. Czekajcie. O, tak się udało. I dwójką się podnosi. Przyda się na chwilę. Czekajcie chwilę. O, właśnie o tym mówiłem. Nie możemy z tym biegać, ani trochę, ale możemy strzelać. I to tak słabo. I jeszcze jeden. Okej. Okay. Opuszczamy broń i biegniemy dalej. To na tym polega w tej grze. Sorki za moje lamienie, ale po prostu nie pamiętam. Tak samo łuczek przyszedłem. Chyba tam się biegnie, nie pamiętam nawet dobrze. Wow, ale ścina. O, fajnie. Fajnie. Dobrze, dobrze mnie przycięło. Świetnie mnie przycięło. No, widzicie, takie są uroki posiadania słabej karty graficznej. Fatalne. Fatalne. Jeszcze sobie mogło się złapać. Liczę na to, że się złapie. Dobrze biegnę? Dobrze. Off. Off, off. Łap się, Fate. Łap się tego, łap się linki. Dobrze. No. Dawaj. Ja nie mogę. Nie ogarniam tego, kurde. Pakuję się, bo wiem... Jezu, myślałem, że się nie złapię. Bo wiem, że ona musi przejść tam bokiem, wiecie, tak jak na treningu. Właśnie. Gdzie to jest? Tu. No. Nie, tu. Co ty robisz? Tu. Dokładnie. Exactly. O, jak się ładnie wspięła. Dzięki. I to jest fajne. Tylko zjadę tutaj, żeby mieć wygodniej. Co jest? Lol. Nie ogarniam tego czasami.
kęsie. Tutaj właśnie był problem kiedyś. O, tak trzeba głupio przebiec. Okej. Nie wiem, po co wskoczyłem właściwie. Okej, okay. Nic się nie dzieje. Chyba trzeba wcisnąć... A nie, już wiem co. Trzeba po prostu wrócić. Po prostu, w cudzysłowie. Bo tym chyba nie wjedziemy z tego, co pamiętam. Chyba, że w pewnym momencie sobie to odpalimy. Tu się da wejść? Nie. A, tędy, okej. Okay. Tutaj. Jump. No, właśnie. Zobacz, czy nagrywa. Nagrywa. Ło! Jak na fuksie. Taka tam spinaczka o poranku, co to dla niej na pewno. Pamiętam, że tutaj na, jak wyjdziemy już stąd, z tego czegoś. To nie jest łatwo. A chwila, bo to nie to jedzie. To nie jedzie. Trzeba przeskoczyć. Wow. I tutaj będą mnie ścigać, pamiętam. Właśnie, widzicie co się dzieje. Tam jest wyjście, okej. Okay. Trzeba ich obiec. Trzeba ich koniecznie obiec. Tylko tam właśnie... Nie ma drutu, okej. Okay. Się bałem. Czekajcie, bo tu mogą być gdzieś torby pochowane. Dobra, dupię z tym. Nie, jest drut, widzicie? Tak jak myślałem. Wow. Aha, tu już jest. Wskakuj. No. Nie mogę, zginę. O. Fate. No, zginę. Ła! Jest! Ja nie mogę. Nabiłem się jeszcze na kolce, ale co tam? No widzicie co się dzieje. Nie mogę. Przegięcie momentami. A nie jest łatwo, dobrze. O właśnie, ten cel. Będę cię gonił, frajerze. Będę cię gonił. Opuśćcie! Mylą mi się te klawisze. O nie, tylko... Nie. Co się śmiesz? Tępy chuju. Idę po ciebie. Wuhu! I co? Doganiam cię. Co prawda i tak musisz uciec ten kawałek obowiązkowy, wiesz, wiecie o co chodzi. Nie. Jak zwykle. Sorki, że to takie głupie z mojej strony jest, te takie, wiecie, że nie trafiam. Ale jest to dla mnie bez sensu, bo wciskając shift nie uzyskuje efektu, więc... No, chyba, że nie chcę go uzyskać. No nie, on czeka na mnie jak debil. Głupio, ona mnie cały czas czeka. Gonitwa. W epickim stylu. No, nie załapała. Nie wierzę w to.
Dobrze biegnę. Dobrze. Co, jaki pomachał? Dobra faza. Patrzcie, jakie mam buty czyste i włosy. Nagle go dogoniła, no niesamowite. Jaki debil. Nie mogę z tego, jaki cep. Uff. Tego się nie spodziewałem, że aż tak. Boję się zeskoczyć, dlatego jeszcze się huśnę. Dobra, musimy skoczyć, nie ma innej opcji. I to był błąd, zdecydowanie błąd. Właściwie to jak inaczej miałem to zrobić? LOL. LOL. Ha, no okej. Okay. O Boże, Michał. O Boże, maniak. Maniak, maniak. Łap! Co? Okej. Okay. Nie, to już nie była moja wina. Wtedy przyznaję się, tak, to była moja wina. Teraz zdecydowanie to nie była moja wina. O! To była moja wina. Fate sobie łamie kark co 3 sekundy, ale ma to w dupie, ona jest ponad to. Ponad to, ona po prostu jest ponad to. Dobra, nie, już teraz nie będę tak psuł, mam nadzieję. Czekajcie, może ta torba jest schowana gdzieś. Nie, wątpię. No nie, nie. Nie, wybaczcie, to widzieliście ewidentnie, że przeniknąłem. Okej, okay, już udało mi się... Przez co się dzieje? Przeskoczyć tamten głupi moment, z którym się męczyłem. Nie wiem, dlaczego tak długo, ale no wybaczcie. Gra czasami niestety do tego zmusza, mimo swojej epickości. Łojeny. Czasami myślę za szybko na tą grę, albo ona jest dla mnie zbyt szybka. Chociaż obstawiam tą pierwszą opcję. Dlatego, że czasami po prostu klikam, a ona jest jakby już poza zasięgiem, niestety. Okej, okay, panie, gdzie pan leży? Jak do pana się w ogóle wchodziło? No właśnie, tak się wchodziło, elegancko, bez skakania. Wiem, po co tu jesteś. Powiedz mi, co Ikar ma wspólnego z morderstwem Połpa? Ponoć pies go zdjął. To źle słyszałeś. Lubisz wrestling? Połp lubi wrestling. Bardzo. Nawet zatrudnił byłego zawodnika do ochrony. Travis Barfield. Znany jako Robert. Dokąd to zmierza? Robert, Spear, co miał szczęście. Ludzie bywają zbyt głupi, aby znać swoje miejsce. Chcą pływać w dużym stanie. Nie widzą, że są tam grubsze. Moja rada, zacznij od tej kupy mięcha. Miłego polowania, Faith. Dzięki, ziom. Nie wiem, czy warto iść prosto do Roberta. Nie, zobaczę się z Millerem. Co ty robisz, Faith? Powiesz mu o scyzorze? Jeszcze nie. Wciąż jest glina. Nieważne, co mówi Kate. Widzisz go? Tak. Idzie do samochodu. Porucznik Miller? Jestem Faith. Siostra Kate. Nie wspominała, że ma siostrę. No tak, o nas w ogóle się nie mówi. Powiedziała, że jak coś pójdzie źle, mam pana znaleźć. Została aresztowana. A czy ty nie jesteś podejrzaną, która uciekła z miejsca zbrodni? No cóż, pamięć mnie zawodzi, gdy mam spluwę przed twarzą. Wiem, kim jesteś. Została wrobiona, wie pan. Wiem, że Kate nie jest zdolna do czegoś takiego. Ale kapitan zadaje trudne pytania, a ja nie mogę się z nią skontaktować. A co pan wie na temat niejakiego Ikara? Bo co? Tutaj o tym mowa. Pop miał to w dłoni. To z jego pamiętnika. Zabrałaś dowód. Kate to moja jedyna rodzina. A gliny w pierdlu nie żyją zbyt długo. Jeśli tam trafi, to wyrok śmierci. Nie powstrzymam cię. Jestem to winien Kate. Ale wielu ludzi będzie próbowało. A ja powstrzymać ich też nie zdołam. Bieganie to moja specjalność.
ma biuro w firmie Z Barfield International Shipping przy stacji metra Riding Park. Szukaj dużego szyldu na szczycie budynku, to ułatwi sprawę. Widziałem raz Robberna w akcji. Jakiemuś biedakowi złamał rękę, a sędziego pociągnął z dymki. Okej, dzięki za oglądanie kolejnego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, do zobaczenia. Hua! Nie zadziałało. I do zobaczenia w przyszłym filmie. Także właściwie do usłyszenia. Boże, cześć!